oddaję głos. Niech pan się przedstawi o skawie i głos wolny. Panie Marszałku, drodzy posłowie ziemscy, Alfred Łuniewski, ziemia zachodnia pomorska, benedyjska. Idea jest w zasadzie nieśmiertelna, nawet gdy pozbawi się korzeni i pozbawiona świadomości, to ślady zawsze zostają bez względu na czas. Tkwią w nas. A wtedy potrzeba iskry, ażeby powróciła. Czy państwo zastanawialiście się, dlaczego jednym, tak zwani ci oni, nagle się darzy? To znaczy w postaci urzeczywistniania się czegoś, o czym oni nawet jeszcze nie zdążyli pomyśleć czy domyśleć się. A staje się to dla tych onych za przysłowionym pstryknięciem palcem. Przez kogoś, niekoniecznie tych samych, czy kogoś innego. Jeżeli już państwo jesteście w stanie przyswoić, to ujrzycie świat, który istnieje realnie, sztuczny, stworzony przez nich w określonym celu. Zawłaszczania duszy twojej, dopóty jej z ciebie nie wyrwią, nie stworzą z ciebie sługi diabła. Wybierają na tobie halucynogenną wizję urojonego innego świata tylko po to, ażebyś właśnie ty nie mógł tego dotknąć realnie, a tylko do niego obłąkańczo dążył. Jeżeli do tego stanu zbliżysz się, każą ci się kajać, przebaczać, nawet mordy wobec wrogów swoich, słynne ich motto nadstaw drugich policzek. Pozbawiają cię wszystkiego i nakazują wręcz kochać ich za ich bez względu na stopień ich podłości. Nie masz prawa do obrony, gdyż złą tą mszczeniem się, a tym onym wolno wszystko. Telegonia jako wyrażenie wywodzi się z przeprowadzonego eksperymentu na czystej koniach krwi arabskiej, to jest XIX wiek, polegająca na próbie zapładniania przez samców zebr klaczy koni arabskich, tak zwanych dziewic. Są nacje grup narodowych, które ściśle pilnują swojej populacji. Odstępstwo od tego często dla tych kobiet karane są śmiercią, a na ich, co sami dokonują, dlaczego? Eksperyment dowiódł wpływ pierwszego samca i sposobu dokonywania czynu seksualnego na psychikę samicy i przyszłego potomstwa i jej pokoleń. I zastosowanie zasad eugeniki, to jest to śmiertelna idea. Na kobietach i samcach dziewicach odnośnie się nazywa nas, ludzi. Za bolszewizmu i faszyzmu tworzą tak zwane stanie zarodowe, gdzie Żydzi zapładniali wybrane z określonej populacji danej narodowości kobiety. Następnie odbierano im dzieci, a następnie na oczach tych dzieci mordowano ich matki. Z tego powodu między innymi wiem, że ucząc się w szkole na Chorzej 3, pan marszałek mój wiedzie, gdzie to jest. Była taka stajnia zarodowa. Tak, była taka stajnia zarodowa. I tam szczególnie pierwsze dziecko tylko mógł oficer Żyd. Wybierali z danej populacji nie tylko w Polsce, ale z całych, bo przypuszczalnie to w wielu krajach to istniało. I tego dokonywano. Antropologię już wtedy stosowano. Dobrze o tym wiemy. I odbierano te dzieci, a następnie a na tych dzieciach dokładali szczególnej troski, ukierunkowano i usuwano przeszkody na ich drodze, do władzy i innych kierunków. Takie czynności oni rozkładają w czasie, wielkowymiarowo i wielokierunkowo. Telegonia to nie jest nic nowego. Stosowana od czasów przedantycznych, ale tylko została niechcący ukazana światu poprzez m.in. jako opracowania w 1899 roku przez Feliksa Lawanteka, a następnie objęta ścisłą tajemnicą przed światem ludzi i wprowadzoną i realizowaną o wiele większym wymiarze niż dotąd do tego momentu. Inną formą telegonii jest wręcz kanibalistyczna. Polega na dodawaniu do produktów spożywczych tzw. polepszaczy smaku, które są wytwarzane z produkowanych celowo śmiercanych płodów ludzkich na masową skalę. To jest chyba, jak się zajmuje tym palenu, tak? Zapomniałem to dokładnie, nie chcę tego przekręcić. Stosuje to między innymi Coca-Cola, znaczy Pepsi-Cola, McDonald's i wiele innych. Wszystko wskazuje na to, że kebaby, które są wwożone do Polski z Niemiec, tak samo. Ten tak zwany polepszacz został wprowadzony dla kultu Bala. Diabeł. To jest pentagram 5. Jak ma, ile ma? Masz 6 ramion, prawda?
O Tyfonie też słyszeliśmy, który ma 7, a Anuaki ma 8. Będziecie w głębokim błędzie, że to jakaś mitologia. Jest nieznaczącym wymysłem w pojmowaniu. Poddawani jesteście w indoktrynacji, w przemianie i pomijaniu dobra i zła, niewoli i wolności. My, Lachy i Arianie, według przesłań, pierwsi ludzie, zrodzeni z woli Boga prawdziwego. My powinniśmy się posługiwać jako Słowianie, kalendarzy Słowian, z datą 7524 rok na ten moment. Więc idąc dalej tą drogą, dochodzimy do opowieści Gilgamesza, ostatniego króla Sumeru, który uratował dzieci Boga z potopu. A Sumer istniał 140 tysięcy lat. Patrząc dalej wstecz, to już wyłącznie historia Boga na tej ziemi i tego, co czynił. A czy ziemię powołał 7 dni, czy 7 miliardów lat, to ma znaczenie w innym wymiarze. Dlatego też dla nas Lachów, zrodzonych, a nie stworzonych z woli Boga prawdziwego, tak ważne jest przywołanie z momentów historii Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, która na powrót obejmie swoje posiadanie Imperium Lachów. A do tego potrzebny jest powrót króla potomka z potomków Lachów. Nie sądźcie, że być może inna alternatywa, gdyż inna to niewola, inna to nicość. Nawet gdy potwór Anunnaki przestanie istnieć. Jak już wiecie, zbliża się 1050. rocznica chrztu Polski. Czy jesteście rzeczywiście świadomi, co oznacza? Wielu z was zna choćby szczątkowo historię legendarnej władczyni Lachów Wandy. Lecha, Czecha, Rusa, Piasta Kołodzieja. Czy kiedykolwiek zadawaliście sobie pytanie, dlaczego historia nasza przed objęta jest ścianą obłudy, zakłamania, fałszu? Bogiem, który jest miłosierny, nie da się zastraszać jak przez tysiącem lat. A więc Bóg dla nich, tych onych, jest zawali drogą, trzeba go usunąć. W tym kontekście proszę przemyśleć, co się dzieje obecnie, jak zafałszowuje się na bezczelnego historię. Proszę przypomnieć sobie wypowiedź żydowskiego premiera: jedwabnym mam wystarczy, tylko macie pamiętać, i jak Żydzi klaskali. Pamiętacie to? Nie tak dawno było. Narzucono nam kolejną obłąkaną wizję rzeczywistości, ściśle określonych ścierw, które mają tylko jedynie ludzką powłokę, gdyż rzeczywistości nimi nie są, nie zamierzają być. A z odbędów zaszłych czasów to ich nieszczęście i zguba powraca Bóg prawdziwy. Tę wiarę nam nie sposób, narzucono nam w sposób perfidny, wyjątkowy i bezduszny. Dla tych onych wiara w Boga prawdziwego nie przedstawiała jakiejkolwiek ludzkiej wartości. Miało to jedynie posłużyć do zniewolenia dla ściśle określonej złowieszczej grupy i ich obłąkanemu celowi. W sposób bezwzględny wykorzystywali nas, lud Słowian, który w naturalny sposób czci Boga prawdziwego. Nie przewidzieli maleńkiego szczegółu. Ciało można zniewolić, ale duszy, którą Bóg nas obdarował, nasz Lachów, Bóg prawdziwy, nie da się wyrwać. Mimo prześladowań, tępienia wielowymiarowo. I o ile i na ile intronizacja Króla Polski Chrystusa w wymiarze tego Kościoła będzie rzeczywistym kierunkiem wiarygodności Kościoła w Polsce, dla nawróconej Kościoła się wierzy w Boga prawdziwego, a na ile kolejną wyimaginowaną formą bezwzględnego, bezdusznego nawrócenia i wyrywania i zawłaszczania ducha Lachów. W celu, jak to określają ci oni, ostatecznego zniewolenia. Jeżeli działania polskiego Kościoła mają być w stosunku do Lachów prawdziwe i szlachetne, to intronizacja będzie skutkowała odejściem Polski od Watykanu i nawróceniem się na Boga prawdziwego. Jeśli nie, to oznaczałoby jedno. Kolejny raz lejce i bat we władaniu. Ta karczma Rzym się nazywa, wkładem warasz na resztę. To wam się trochę kojarzy z czymś?
Pani Twardowska właśnie, to my lachy będziemy także tym przysłowiowym kogutem, który już pieje i piał będzie. Zdzierżyć lach dalej nie może ich zakrywania pięknymi hasłami jako zaszczytne cele. O, przepraszam. To mogę. Idea jest w zasadzie nieśmiertelna, nawet gdy pozbawi się korzeni i pozbawiona świadomości, to ślady zawsze zostają, bez względu na czas. Tkwią w nas, a wtedy potrzeba iskry. My lachy, ażeby wolności i sprawiedliwości dla obrony dzieci Boga prawdziwego obroni, zmuszeni jesteśmy przywołać z odmętów zaszłego czasu i powołać na powrót króla, potomka z potomków lachów, ażeby ten cel osiągnął, ażeby syn Boga prawdziwego w królu oparcie miał i wszedł między lachy, jako lud swój, poprze czasy, a my za Bogiem i królem podążać będziemy. Bardzo dziękujemy, bardzo, bardzo. Zauważyliście Państwo, jak w różny sposób dochodzimy do tych samych wniosków, prawda? Zauważyliście Państwo, jak przepiękny tekst, natchniony, tu mam wrażenie, bardzo. Kto kolejny, drodzy Państwo, bo chciałbym z jednej strony podziękować. Nie, Pan Andrzej chyba już był. Czekajcie, możemy po sprawiedliwości. Podnieście kartki, żebyśmy... I potem kończymy. Jak teraz podniesiecie, to ja będę wiedział, ile osób jeszcze. Czyli nie limitujemy czasu, bo nie ma takiej potrzeby. Może jednak Pan Sławek i potem Pan Andrzej, dobrze? I... Może Pan Andrzej. Tak? Nie, proszę. Pan Andrzej jest dobrze uduchowiony, bardziej, po inżynierze. Proszę, proszę. Dajcie, i będą głosowania, tak? Także... Bardzo proszę. Ten tekst wezmę, ale konstytucja cały czas nie leży. Panie Marszałku, Szanowni Posłowie, no tutaj słyszę, że już powoli kończymy tę debatę, więc ja też możesz powoli takim razem podsumowującym wszystkie tutaj te głosy sobie zapisałem niektóre ważniejsze punkty, do których chciałbym się odnieść. A więc tak, padło tutaj hasło Kościoła, które jest autonomiczne od państwa, a nie jest od niego zależny. Ale czy rzeczywiście, zdajmy sobie sprawę z tego, czy Kościół jest autonomiczny? W moim odczuciu, odczuciu wielu moich znajomych i tak dalej, uważam, że Kościół jest sprzedany władzy, która obecnie rządzi. Przez co? Przez nic innego jak fundusz kościelny. Ja już to tłumaczyłem wcześniej na innych sesjach Sejmu. Po prostu fundusz kościelny jest nawet niezgodny z konstytucją, która obecnie obowiązuje tą bolszewicką z 1997 roku. Dlaczego? Dlatego, że ta konstytucja gwarantuje wolność wyznania wszystkim. A jak można gwarantować wolność, zmuszając każdego obywatela, wierzącego lub nie, katolika czy protestanta, do płacenia podatku? A z tych podatków pieniądze częściowo są przeznaczone na fundusz. Tak jak są różne fundusze. Fundusz alimentacyjny, fundusz kościelny, fundusz jeszcze na szkolnictwo i tak dalej. Więc to jest pula rozdysponowania i z tego dostaje kler, księża na przykład, którzy uczą w szkołach. Z tego są po prostu ich zarobki. Oprócz tego, że jeszcze dostają na tacę, oprócz tego, że płacimy im za mszę, za sakramenty, co jest oczywiście niezgodne. Już nawet za darmo przekazują się. Panie, ale na mnie nie dostają. Ale proszę Was, nie przeszkadzajcie. I pytanie, czy coś takiego możemy akceptować? Czy Kościół przypadkiem się nie wzbogaca naszym kosztem? Dlatego, że płacimy za jedno, za drugie. Jeszcze często się zdarza tak, że ksiądz nie udzieli sakramentu, ponieważ brakuje pieniędzy, czy para młoda, która chce zawrzeć związek małżeński, narzeczeni nie opłacili tam tego czy tamtego. Tak? Wchodzimy w kruczki nie tyle problemów przeszkód małżeńskich, jeżeli to jest małżeństwo chrztu, jeżeli chodzi o przeszkody jakieś tam wyznaniowe, ale czysto finansowe i na tym polega rzecz taka. Po drugie, jest coś takiego, że na przykład ludzie, którzy wyjeżdżają z Polski do Niemiec, nie podoba im się ten system, który jest tam, płacenia obowiązkowo podatku na Kościół, więc oni z tego rezygnują. A ich deklaracja równa się z tym, że do ich kościołów parafialnych tutaj w Polsce przychodzi zawiadomienie o tym, że oni jakby w pewnym sensie, bo
można to ująć w cudzysłowie, zdradzili Kościół, nie chcą mieć chrześcijanie wspólnego i odmawia się im prawa do pogrzebu. Takim osobom, jeżeli oni się, mówiąc kolokwialnie, nie nawrócą i nie zaczną płacić na tego podatku na przykład w Niemczech, tak? Było tutaj hasło o marnaterii, o tym, że zarzucono tutaj, wydaje mi się, to, że marnateria blokowała postęp w pracach konstytucji, odrodzenia polskiego i tak dalej w XVIII wieku. Rzeczywiście marnateria była zepsuta w XVII wieku, ale mam przy sobie książkę Feliksa Konecznego, które bardzo trafnie mówi, że rzeczywiście marnateria popełniła szereg błędów. Ale w XVIII wieku, kiedy już mieliśmy konstytucję, pracowaliśmy nad tym, uzdrowiliśmy się z tej sytuacji. A więc wszelkie zabory tutaj nie są z naszej winy, a jedynie były inspiracją mocodawców i innych państw ościennych. Kolejna rzecz, pan marszałek prosił, aby się zastanowić nad chrześcijaństwem czy katolickim pojęciem. Powiem tak, chrześcijaństwo jest to nic innego jak przede wszystkim zbiór ogólnych praw, które obowiązują zarówno katolika, protestanta czy innych wyznań, które zaliczą się do chrześcijaństwa. Nie będę tego rozwijał, co dokładnie chodzi, bo to każdy wie. Natomiast katolicyzm to nic innego jak powszechność. Więc nie ma konfliktu pomiędzy tymi pojęciami i myślę, że można je używać albo zamiennie, albo równocześnie obu. Także tutaj jest odpowiedź moja na pana marszałka pytanie. Wracając jeszcze do kwestii kleru. Parę lat temu, nie wiem dokładnie ile, nie powiem gdzie, nie podam miejsca, ale słyszałem i nawet widziałem film, że w kościele został urządzony pokaz mody za zgodą władz duchownych. Czy godzimy się na takie coś? Czy chcemy, aby miejsca święte były tak profanowane? Dla mnie jako katolika, dla osoby, która jest blisko związana z kościołem, jest to po prostu zwykła obraza i po raz kolejny złamanie prawa konstytucyjnego tej bolszewickiej chociażby o obrażaniu uczuciu religijnym. I to wbrew pozorom wcale nie przez ateistów, protestantów, ale przez moich własnych braci wierzę. Więc jak można ufać takim ludziom, którzy na takie coś pozwalają? Czy takie osoby można nazywać pasterzami? Jeszcze padło tutaj na temat Brukseli i tych wszystkich komisji i tak dalej. Czy jakiekolwiek państwo, kiedykolwiek pozwalało sobie, aby ingerowały w nie obce komisje, czy obowiązywały nas obce prawa? Nigdy. Jako Królestwo Polskie nigdy nie daliśmy się wpuszczać w przysłowiowe maliny i zawsze decydowaliśmy przede wszystkim o sobie samych, bez niczej pomocy. Współcześnie mówi się nam, że jesteśmy wolni, że mamy suwerenny, niepodległy kraj. Czym się charakteryzuje ta suwerenność? Tym, że musimy wiecznie płacić Brukseli, tym, że niszczą nas daninami, które można by porównać do danin niewolniczych. Z jakiego tytułu? Z jakiej racji? To jest wstyd i hańba, idąc po prostu tutaj, wchodząc do tego zamku, widać przywieszcze, że projekt renowacji sfinansowano ze środków unijnych. Jakich środków? Ile oni tutaj przeznaczyli pieniędzy na to? Ile państwo polskie wydało pieniędzy im? A ile oni nam zwrócili? To jest, nie wiem, czy nawet nie umniejszam, jeżeli powiem, 1/10 tego, co myśmy im wypłacili, oni nam tutaj zwrócili. Jeszcze tutaj mam. Ale też myślę tyle. Też poruszyłem wszystkie kwestie, które chciałem. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję panie Andrzeju. Ja tylko powiem coś takiego, co może niektórych szokować, że my byliśmy zawsze ludźmi wolnymi. Już też panu dam głos. Panie Sławku, przebija pan, już proszę podejść. Ja tylko powiem, że może nie uwierzycie państwo, ale pierwsze słowa o niepodległości, czyli independencji, pojawiły się w czasie właściwie Sejmu. Przez Sejm to użył Stanisław Konarski, czyli żeśmy pierwszy raz poczuli się zależni
w czasach, byśmy powiedzieli, saskich i zaraz pozaskich, wtedy zaczęliśmy używać słowa niepodległość, bo myśmy nie znali czegoś takiego jak niepodległość, bo myśmy nigdy nie byli zależni, prawda? Myśmy byli praktycznie, dopiero w XVIII wieku pojawia się słowo, które dla nas było zupełnie obce, independencja, czyli po łacinie na początku. Myśmy nie znali w ogóle słowa niepodległość, bo myśmy no po prostu tego słowa nie używali. I zobaczcie Państwo, jak często używamy teraz tego słowa, prawda? To, co Pan Andrzej mówił, że musimy odzyskać niepodległość. No ale obyśmy już, jak odzyskamy, przez kolejne tysiące lat nie używali już tego słowa, nigdy nie zapomnieli, że byliśmy przez 300 czy ileś tam lat zależni od obcych krajów, nie chcę powiedzieć potęg, prawda? Tyle. Bardzo proszę, Panie Marianie, bardzo proszę, bo Pan chciał zabrać głos. Pan Jan też? To za chwileczkę, czekajcie. Zaraz Pan, dobrze, Pan później, potem Pan wypowiedzieć. Tylko pamiętajcie, że temat jest, mówimy o koronie polskiej, Królestwie Polskim. Proszę. Temat debaty. Redes, marszałek województwa zachodniopomorskiego. Proszę Państwa, przytoczę tutaj słowa profesora Maka Chodakiewicza, że Kościół to my, a nie Donald i jego psy. I w związku z tym po prostu jest taka rzecz. Jeżeli Kościół jest infiltrowany, to są pewne skutki. Natomiast w tych zagadnieniach, które tutaj się przewijają, to wiążą się również pewne zagadnienia gospodarcze, zagadnienia społeczne, nasza historia i również i po prostu prosty problem inwestycyjny. Po przemianach ustrojowych zostało zlikwidowanych ponad 8 tysięcy zakładów przemysłowych i 5 milionów miejsc pracy. Teraz, jeżeli chcemy to wszystko odtwarzać, łącznie ze stoczniami, jest problem. Równolegle mamy zagadnienia związane z edukacją, która została przejęta przez państwo w pełnym zakresie. Oczywiście jest i szkolnictwo prywatne. Ale jeżeli po prostu kultura gospodarcza, rolna, funkcja edukacyjna, funkcja szpitalna, funkcja opiekuńcza spoczywała kiedyś na klasztorach, to teraz jest taka rzecz, że nam te fundusze unijne są niepotrzebne. Jest potrzebne po prostu wzmocnienie kościoła przez zwrot dóbr kościelnych, przede wszystkim klasztorom, jako miejsce na inwestycje, tak jak ksiądz Rydzyk, tak? Po prostu, jeżeli mamy grunt, mamy nieruchomości, to znaczy, że można coś zrobić. W Gdańsku ostatnio było w internecie informacja o naszej potędze bursztynowej i wzornictwie. Chińczycy przewidują tutaj wybudowanie obiektu do wydobycia bursztynu na skalę 20 ton na rok. Czyli po prostu widać, że są potrzebne pewne działania. Okazuje się, że wzornictwo polskie, jeśli chodzi o wyroby z bursztynu, no jest przyjmowane w Chinach, a bursztyn w wyrobie jest droższy niż złoto. W związku z tym, jeżeli byśmy mówili o wzmocnieniu klasztorów, to między innymi to jest wprowadzenie po prostu wzornictwa sakralnego i powrót klasztorów do funkcji gospodarczej, misyjnej i edukacyjnej, która jest jedną z ważniejszych, dlatego że po prostu to, co się stało w ostatnim dziesięcioleciu, doprowadziło, czy skutkuje wynarodowieniem przez ograniczenie zakresu nauki historii, zakresu literatury polskiej. Dziękuję. Tak, uzupełniająco. Patrzę, troszeczkę mówicie, przepraszam, że bardzo zacnie tutaj, Panie Marianie, ogromny szacunek. Tylko ja przewidziałem na sierpień Sejm Walny Teologiczny. Będziemy o tym właśnie mówić, o klasztorach. Będzie stricte poświęcony relacjom i my się tutaj bardzo wypowiemy. Natomiast oczywiście to ma się do Królestwa, bo każdy wolny głos. Ja tutaj absolutnie nie chcę mówić komuś, że mówi na temat czy nie na temat, bo nie jesteśmy Sejmem na wiejskim, nie będę nikogo. Tylko pamiętajcie, że ja o tym nie zapomniałem, tak? Że będzie moment, w którym będziemy mówili tylko na temat właśnie kleru,
elementów właśnie klasztornych, zakonnych, ich oddziaływania i tak dalej, to będzie na sierpień prawdopodobnie w Częstochowie, prawda? To nie będzie raczej na Jasnej Górze, tutaj prosiłem Pana Zimnego, żeby tą salę Jana Pawła II załatwił, będzie to stricte poświęcone właśnie zagadnieniom teologicznym, bo przecież od tego nie uciekniemy, czy mamy kler taki, czy inny, no religię chcemy mieć, że tak powiem, jasno określoną, czyli tutaj mówimy, mamy dylemat, czy rzymsko-katolicką, czy katolicko-chrześcijańską, zastanowimy się jeszcze chwilę. Natomiast będzie na to czas i Pan bardzo mądrze mówi, dobrze, bo ten głos już daje asum, dlatego musiałem dodać tylko, że to już przygotowuje nas do Sejmu Walnego poświęconego stricte teologii. Ten Sejm Walny jest jako pierwszy Sejm Walny konstytucyjny, dodawajcie ten słowo, on musi zdefiniować dwa elementy. Zamienić Konfederację Generalną Niepołomicką w Konfederację Generalną Królestwa Polskiego, prawda? A ta już Konfederacja ma moc sprawczą, żeby dzisiaj przegłosować, że powołujemy Królestwo Polskie, tak? Bo to już jako konstytucją, nie uchwałem samcytem, tylko pierwszą naszą konstytucją będzie, prawda? Czyli uchwałą jeszcze byśmy powiedzieli, czy samcytem, czy może konstytucją, ja to zdefiniuję. Będzie zamienienie i od razu powołujemy w jakim trybie, znaczy z tym, co czytałem, Królestwo Polskie dzisiaj. I już możemy procedować dalej, tak, w ramach Królestwa, czyli będą już konstytucje, już Królestwa Polskiego, tak, zmierzające de facto do wypełnienia tej treści. Tu pod spodem mamy Konfederację, czyli w razie czego byśmy powiedzieli, w razie czego walkę zbrojną, tak, bo Konfederacja to jest de facto, czyli mamy Sejm Walny pod węzłem Konfederacji, czyli brakowało tego elementu, ja go tutaj dopiszę, czyli jakby to jest zbrojne ramię tego Sejmu, Konfederacja, to jest nasza tradycja, Konfederacja. No pamiętajcie, jak Stany Zjednoczone powstały, też w trybie Konfederacji, bo to jest w sumie sprzeciw obywatelski. Co oznacza Konfederacja? Że my sprzeciwiamy się wszystkim, którzy nie są zgodni z tym, prawda? Czyli to jest sprzeciw obywatelski wobec władzy, wobec Unii Europejskiej, wobec kleru. Generalnie jest to Konfederacja, która inicjuje powołanie, ale nie od zera, powrót do naszej tradycji, prawda? Żebyśmy powoli rozumieli, jak my, mój sposób myślenia, prawda? I nieprzypadkowo jesteśmy w Rydzynie, bo to nas strasznie nobilituje, bo miejsce rydzyńskie, dzisiaj byliśmy na mszy, z tyłu za ołtarzem, jest epitafium rydzyńskiego, czyli tu mamy do czynienia XII-XIII wiek. Rydzyna, kościół już, a może i wcześniej, prawda? I później przechodzi to na własność Leszczyńskich i tak dalej, czyli bardzo środowisko, byśmy powiedzieli właśnie to, co mówił Pan zachodniopomorskiego, odnośnie Lachów, Lechów, Lechitów i tak dalej. Czyli tutaj ta ziemia uświęcona, prawda? I to nas bardzo, bardzo nobilituje, tak mi się wydaje. Czyli co, ktoś jeszcze chciał zabrać głos w tej sprawie? Pan też chciał, dobrze, ale wszystkim damy. Słuchajcie, może Pana Jana teraz damy. Panie Janie, chciał Pan, bardzo proszę, żeby tak po... Nikomu nie braknie głosu. Musimy się wszyscy wypowiedzieć. Proszę, proszę, to proszę, spokojnie. Dziękuję bardzo. Proszę, proszę. Nie wiem, czy mogę. Proszę, proszę. Proszę Państwa, ja jeszcze chciałem raz zabrać głos, dlatego że przysłuchując się, to nie mogę wytrzymać. Muszę coś powiedzieć. Jeszcze się biega, bo Pan... Tak blisko trzeba. Tak blisko. Nie mogę wytrzymać, muszę powiedzieć. Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo znacie sprawy głębiej, ale my jesteśmy bardzo poważnie od kilku lat zatruwani, ponieważ u nas podjęto 2,5 roku temu pan prezydent Komorowski podpisał z Izraelem taką umowę, gdzie Izrael kontroluje naszą wodę, to znaczy no, dostawę wody. A jeżeli kontroluje, to my nie mamy możliwości kontroli, jaką tą wodę używamy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, to chciałem tutaj Państwu dać pod uwagę sprawy dotyczące jeszcze Piłsudskiego nawet. Bo Piłsudski przyjął decyzję od Napoleona, której hasło brzmi następująco, bo to jest hasło napoleońskie, ale Piłsudski go realizował.
to dotyczy, że być zwyciężonym, a nie ulec, to zwycięstwo. Natomiast zwyciężyć, a spocząć na laurach, to klęska. To dla nas hasło w tej chwili jest dość sympatyczne, dość ważne, powiedziałbym. Dlatego, że my musimy się głęboko zastanowić, w jakiej sytuacji i w jakim świecie my w tej chwili żyjemy. I drugie hasło to jest stwierdzenie, nie tyle hasło, ile twierdzenie generała Berlinga, kiedy wracał ze swoją armią z Rosji do Polski. Powiedział tak: dziwną mentalność ma ten nasz polski naród. Inną niż każdy inny naród na świecie. Jest straszny w gniewie, wielki w miłości, dobrotliwy i wyrozumiały jak Bóg, a naiwny jak dziecko. I dlatego na jego czele mogło stać tylu łotrów. Dziękuję. Proszę Państwa, dziś stoimy pod wielką alternatywą. Albo, albo. Ale musimy przyjąć jakąś decyzję. Musimy się głębiej, coraz bardziej, nawet dzień i noc, myśleć o tym, jak zrobić i co zrobić. My musimy brać pod uwagę to, że w tej chwili na świecie się dużo już zmieniło. I my mamy szansę odzyskać tę podległość w dosyć szybkim tempie. Ale musimy się zorganizować. I to bardzo szybko. Im szybciej, tym lepiej, żeby nie dopuścić wrogów. Bo u nas jest bardzo dużo, ponad 5 milionów obywateli przyjezdnych. Czyli po II wojnie światowej, a nawet później, bo teraz o transformacji to przybyło 3,5 miliona ludności obcej. Dlatego u nas dużo ludzi ma uprawnienia policyjne i kontrolne i bez wyroku może nas karać za różne przewinienia. To też musimy brać pod uwagę. I następna sprawa to jest sprawa odrodzenia gospodarcze. Bo jeśli my gospodarki nie odrodzimy, to nie będziemy mieli co jeść, bo nam wszystko zabiorą. I to też również prosiłbym o jakąś, a to znaczy jakąś uwagę. A główna sprawa to jest sprawa odrodzenia państwa poprzez siłę. A siłę to jest odbudowa armii. Tej armii nie możemy odbudować teraz w tym układzie rządowym. Możemy ją odbudować tylko wtedy, kiedy będziemy mieli własny rząd. I kiedy ten rząd będzie przez was akceptowany, przez naród polski. I dlatego prosiłbym również, żeby tą naszą, tą organizację bojową, organizację narodową, organizację przyszłościową po prostu zorganizować. Nie widzę żadnej innej możliwości, alternatywy, żeby cokolwiek się u nas zmieniło, jeśli nie stworzymy nowego rządu, nowej władzy. Dziękuję. To kolejny. Dziękuję bardzo Pani Janie. Bardzo konkretnie, bardzo twórczo. Pani Elżbieta jeszcze chciała, tak, coś dodać. Bardzo proszę. Elżbieta Łubieńska, ziemia bielsko-bielska. Woli może sprostowania. W każdym razie ja znam wersję pana profesora Chodakiewicza. Polska to my, a nie Donald i jego psy. Ale zostawmy ten temat. Jeżeli mówimy o Królestwie Polskim, to moje podsumowanie... Kościół też na jednym z tych. Także mówię, może są dwie wersje. Jeżeli chodzi o moje podsumowanie odnośnie Królestwa Polskiego, bo o tym miała być dziś ta debata. Ja to widzę troszeczkę inaczej. Królestwo Polskie,
Królestwo Polskie tak, jak najbardziej, ale jeżeli chcemy budować Królestwo Polskie, to chcemy go budować dla Polaków, tak? W takim razie powinniśmy przede wszystkim pochylić się nad tym, kto tak naprawdę jest Polakiem. Bo dzisiaj mieszamy dwie podstawowe definicje narodu, definicje Polaka, które się z racji tego, że są tu różne cywilizacje w naszym kraju, bardzo od siebie różnią i tu jest klucz tak naprawdę sprawy. Bo jeżeli popatrzymy, to wszyscy wiemy o tym, że według Feliksa Konecznego jest siedem cywilizacji, a nasze państwo, nasz teren, który zamieszkujemy w tej chwili, to jest mieszanka czterech cywilizacji, czyli cywilizacji zwanej łacińską, moglibyśmy powiedzieć słowiańską, tak, wenedyjską, jeżeli byśmy chcieli to bardziej, ale zostawmy, niech będzie łacińska. Cywilizacja łacińska, cywilizacja bizantyjska, żydowska i cywilizacja turańska. I teraz, jeżeli mówimy według Unii Europejskiej, co to jest naród, to oni mają na myśli to, co mówi ich cywilizacja, czyli cywilizacja bizantyjska. Mówią o tym, że naród to ci, którzy etnicznie są tak samo spójni, tak? A w naszej cywilizacji ta definicja narodu chyba troszeczkę wygląda inaczej. O tym też mówi etymologia słów polskich. Rodzina, ród, naród. Stąd się wziął naród. Czy ja w tym momencie mówię, że ktoś etnicznie, genetycznie jest na przykład Afrykańczykiem? Nie, jeżeli jest w mojej rodzinie, zasymilował się z moim rodem, z moim narodem, to on też należy do mojego narodu, według tej cywilizacji, tak? To samo jest z wartościami, jeżeli mówimy o Kościele, o wierze. Po pierwsze, wiara to nie to samo, co religia. I tutaj znowu następuje inne zrozumienie definicji podstawowej, bo dlaczego zastanawiamy się nad tym, czy kościół protestancki to samo co kościół katolicki, czy chrześcijański i tak dalej, dlaczego nam się te definicje tutaj nie do końca zgadzają? Bo znowu tu jest podstawa w tym, co jest w naszej cywilizacji, czyli prawo Boże, prawo naturalne jest ponad prawem ustanowionym. I to samo jest w przypadku Kościoła. Jeżeli mówimy o Kościele, który jest zgodny z naszą definicją, to ten Kościół współistnieje w naszym życiu politycznym, ale jest niezależny od prawa ustanowionego w danym państwie, tak? W naszym państwie. W przypadku Kościoła protestanckiego, na czym polega przede wszystkim różnica, że ten Kościół jest uzależniony od władzy ustanowionej, tak? Czyli stąd się bierze ten podatek, o którym przed chwilą żeśmy mówili w Niemczech i stąd wynikają te różnice. My nie musimy mówić o różnicach w jednym Kościele i w drugim Kościele, bo wystarczy, że powiemy o tym, że tak naprawdę to Polak powinien być zgodny w swojej wierze z tym, że jego serce jest zawsze nad rozumem. I to jest cała definicja tak naprawdę naszej cywilizacji, naszego Polaka, naszego narodu. Nie musimy tutaj w ogóle wchodzić w głębiej i mamy sedno sprawy. Serce zawsze nad rozumem. Nie bez rozumu, ale zawsze nad. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Odnosząc się do słów pani Elżbiety Łowińskiej, powiem w ten sposób, że tak, definicja Polaka, definicja religii i tak dalej, ale popatrzcie, jeżeli my odtwarzamy i to się domniemywa, że każdy wie, o co chodzi, Polak, Królestwo Polskie, bo używamy tej terminologii, nie używamy terminologii póki co imperium, prawda, tylko używamy Królestwo Polskie, co definiuje od razu, że oczywiście możemy to rozszerzyć na Królestwo Polaków, Wenedów, bo jest ten dylemat, prawda? W Darłowie będziemy mieli, czy to trzeba interpretować. Myślę, że tak, rozszerzająco, to znaczy, że Królestwo Polskie domniemywa się, że chodzi o Królestwo Polaków, Lechów, Lachów, Sarmatów, Wenedów, prawda? Że to mamy na myśli, ale w oficjalnej formule, takiej monarchistycznej, żeby nas wszyscy rozumieli, mówimy Królestwo Polskie z tym rozszerzającym domniemaniem. Dzisiaj to artykułujemy, żeby każdy słuchając nas wiedział, że o to nam chodzi. I wtedy to pojęcie,
które nie utożsamiam jeszcze nawet z pojęciem państwa, bo to tworzy dopiero państwo, czyli dobro wspólne. Musi wypełnić, gdzieś zdefiniować, to wchodzi w skład, jakby byśmy powiedzieli po ludzku, to zostaje obywatelem tego państwa. Komu dajemy obywatelstwo? I tu pani ma rację. No nie wszystkim, tak? Bycie w monarchii Królestwa Polskiego to będzie zaszczyt i nie wszyscy się tu załapią. Nie wszyscy się załapią. Właśnie to jest ten problem, tak? Że my zdefiniujemy, kto wchodzi, bo w trzeciej RP oni sobie zdefiniowali, nadają to obywatelstwa i nadają, tak? Nas to nie interesuje w ogóle. Oni tam nadają hurtowo w tej chwili wszystkim tam. Ukraińcom, Żydom, Ukraińcom jeszcze. A my powiemy, nie, hola. My mamy inny system przyjmowania tutaj, to co pani powiedziała, wartości, humanizm, rodzina, wykaż się, tak? A jeżeli nie, to nie jesteś pod koroną, nie jesteś pod opieką. Bycie we wspólnocie korony polskiej, ta wspólnota definiuje, że to już jest państwo, jako dobro wspólne, to ma być zaszczyt. I bronienie tej korony, w sensie bronienie króla w przyszłości, czyli dbanie o niego, a on dba o podwładnych, to jest ten system, do którego chcemy wrócić. Także nie każdy będzie od razu z automatu. Musi sobie zasłużyć, tak? A jeszcze będziemy potrafili być może nobilitować niektórych, prawda? W ten sposób, że no pod szczególną troską, opieką, jako rody szczególne zasłużone w bojach, w trudach, który będzie społeczeństwo dbało o nich. Nie tak jak dzisiaj, że ci najzacniejsi są wywłaszczani, są poniżani. No już nie chcę dalej mówić, prawda? Rozjeżdżani, tak? Jest zupełne przeciwieństwo. Oni w koronie praktycznie stają się z automatu ludźmi szlachetnymi, nobilitowanymi i o których będzie, o których my będziemy i król będzie miał obowiązek dbać, tak? Bo my zdefiniujemy też królowi w Pacta Conventa jego priorytety. To nie tak, że powołamy sobie króla i mówimy rób co chcesz, bo ci ufamy, bo każda władza się degeneruje, tylko pójdziemy torem Pacta Conventa, czyli traktat, my zdefiniujemy Pacta Conventa i dopiero powołamy króla, który zaprzysięgnie na Pacta Conventa i na te konstytucje, które my zdefiniujemy. Żebyście znali jakby moją drogę dojścia do celu. Kto jeszcze chciał zabrać głos odnośnie? Jest jeszcze ktoś? Nie ma już nikogo? No to proszę państwa, przygotujcie głosowania. Będą jakby dwa fundamentalne głosowania. Pierwsze polega na tym, ja tylko przypomnę, które zamienia, zgodnie z tą proklamacją, zamykam debatę i będzie głosowanie, takie bym powiedział, kardynalne, prawda? I to będzie nasza pierwsza konstytucja, bo że jesteście państwo zmęczeni, jest ósma i po tych dwóch sobie, to państwo zdecydujecie, czy kontynuujemy, czy zamykamy, będzie pierwsza. Przypomnę, pierwsza będzie polegała na tym, ja teraz streszczę tylko ten mój proklamację, bo w jakim zakresie będziemy głosować. Otóż będziemy głosować, że konstytucja będzie mniej więcej tak wyglądała. Nadszedł czas na oficjalne wskrzeszenie Królestwa Polskiego. W domniemaniu, się nagrywa, chodzi o Królestwo Polaków, Lechów, Lachów, Wenedów, Sarmatów, prawda? Rozszerzający, ale, że tak powiem, tytuł będzie Królestwo Polskiego. Niniejszym jako marszałek sejmowalnego Konfederacji Generalnej Niepołomickiej na 2014 oraz mocą królewskiego rodu leszczyńskich mam zaszczyt proklamować Konfederację, czyli trawersując te słowa uchwały Konstytucji będzie, że Sejm Walny, prawda, podjął Konstytucję proklamując Konfederację Generalną Królestwa Polskiego zawiązaną dzisiaj, to jest w dniu 18 marca 2016 roku w Rzydynie w ramach pierwszej sesji sejmowalnego. Czyli inaczej mówiąc, przekształcamy, bo dalszy ciąg zaraz też przeczytam, przekształcamy Konfederację Generalną Niepołomickiej z dobrodziejstwem inwentarza w Konfederację Generalną Królestwa Polskiego, co po przegłosowaniu na tak pozwoli nam podjąć drugą konstytucję. Nasi przodkowie nie mieli po prostu tego problemu, tak? Bo byli w monarchii. My musimy to zrobić inaczej, dlatego oni mieli Konfederację Sejmu, ale w ramach monarchii. My musimy przekształcić Konfederację, nazwijmy to monarchistyczną, i z tej konfederacji już monarchistycznej wygenerować po prostu monarchię w postaci powołania Królestwa Polskiego, więc będą dwa głosowania. I Konfederacja Generalna kontynuuje to w ramach tej pierwszej konstytucji. Potem ja ją oczywiście ułożę, bo zauważyliście, że ja tutaj trzymam się tego, bo wszystko się przecież nagrywa. Konfederacja Generalna Rydzyńska Królestwa Polskiego na 2020 jest pełnym sukcesorem w każdym wymiarze Konfederacji Generalnej Niepołomickiej na 2014,
która zrealizowała swój cel doprowadzania do Sejmu Walnego Konstytucyjnego. Chodzi o to, że nasze te uchwały, sancyty, intronizacje, to wszystko przechodzi na Konfederację teraz, czyli pod płaszcz, byśmy powiedzieli, królewski, prawda? Pod ochronę już królestwa, monarchii, bo myśmy nie zdefiniowali, zauważcie Państwo posłowie, nie zdefiniowaliśmy państwa, że byli Konfederacją Generalną Niepołomicką. To nie definiowało państwa. Oczywiście zaraz Pani dam głos. Teraz już to będzie definiowało, ta nazwa, że jesteśmy Konfederacją Generalną Królestwa Polskiego. Bo ktoś by nawet mógł się domyślać, że my jesteśmy Konfederacją Generalną III RP na przykład, tak? Kontestującą III RP, w ramach III RP. My nie byliśmy. Oczywiście to tak nie jest, bo to był sprzeciw obywatelski, ale generalnie, że budujemy czwartą na przykład RP. Może tu się źle wyraziłem. Że będę budować czwartą w ramach... Nie. Tak od początku miało nie być. I teraz w ramach tej pełnej sukcesji, to jest bardzo ważne, zostają z dniem dzisiaj, bo to trzeba z dobrodziejstwem komentarza, ale trzeba wyartykułować, o co chodzi. Z dniem dzisiejszym Państwo jako Sejm Walny powołujecie. To jest bardzo ważne, żeby nie było tak, że robimy Konfederację, a nagle nam marszałek zniknął, tak? Marszałka wielkiego, koronnego Sejmu Walnego pod węzłem Konfederacji Generalnej Rydzyńskiej Królestwa Polskiego, czyli moją osobę jako marszałka, czyli z drugiej strony dajecie Państwo mi wotum zaufania, że nadal mogę być marszałkiem, ale już wyższej troszkę rangi w ramach układu monarchistycznego. Czyli zostaję takim marszałkiem w ramach nieokreślonego państwa, marszałkiem Wielkiej Korony, który już jest zdefiniowany monarchistycznie. Jak klikniecie Państwo marszałek Wielkiej Korony, to już Wam wyskoczy w tym momencie, czym on się zajmował, jakie miał kompetencje itd. itd. Ale jednocześnie musimy zdefiniować cele dokładnie naszej Konfederacji. Czyli cele są wprowadzenie zakazu działalności partii politycznych, czyli dążymy dalej do tego, cośmy dążyli i lóż masońskich na terenie Królestwa Polskiego. Wprowadzenie sejmików ziemskich na terenie Królestwa Polskiego, czyli to, cośmy cały czas mówili. Wprowadzenie dwuizbowego Sejmu Walnego na terenie Królestwa Polskiego, składającego się z Izby Niższej, to jest posłów ziemskich, oraz Izby Wyższej, składającej się z senatorów. I pełnego wskrzeszenia Królestwa Polskiego, tutaj jeszcze raz to podkreślamy, że nie chodzi nam, żeśmy powiedzieli tylko pełnego wskrzeszenia, co znaczy pełne wskrzeszenie, żeby teraz ktoś mnie słuchał, chodzi o wypełnienie treścią teraz tego Królestwa, czyli wskrzeszenie chodzi o wskrzeszenie wszystkich organów według nas, czyli nie tylko króla, ale właśnie Rady Senatu i tych wszystkich urzędów później, które zdefiniujemy, na przykład podskarbi, kanclerzy. Będziemy to powoli wypełniać tą treścią, czyli pełne wskrzeszenie, prawda? Nie tylko, że zrobimy sobie na tym i powołaliśmy sobie i idziemy do domu. I dalej, to bardzo ważne, naczelnym patronem Konfederacji, żeby to jednak uwypuklić, Konfederacji Generalnej Rydzyńskiej Królestwa Polskiego, a natomiast pozostaje Jezus Chrystus intronizowany na Króla Polski. Czyli inaczej mówiąc, dokonujemy powtórnej dla bezpieczeństwa naszego intronizacji, żeby nie było sytuacji takiej, że ktoś nam zarzuci, że no tam było, a tutaj, czyli do końca definiujemy to, że chodzi o to, że patronem jest Jezus Chrystus, czyli Król Wszechświata i Polski, pamiętacie, jak żeśmy to podjęli, prawda? I patron tutaj naszej Konfederacji, to ma znaczenie, ponieważ nie powołujemy królestwa bez króla w tym momencie. To ma o tyle takie znaczenie. Ja tu miałem na myśli, pisząc to, że mamy w tym momencie, bo tu nie napisałem, król, prawda? Tu się nie zamykało, tu brakuje jednego elementu. Król miał władzę od Boga, tak? Czyli tu jest jeszcze Bóg, król. Tylko takiego chcemy króla, który respektuje. Czyli my dzisiaj powołujemy ten element, prawda? Czyli nie jesteśmy bez króla, mamy ten element. To jest bardzo ważne. I jednocześnie, żeby też dokonać tych spraw osobowych, Prezydium Sejmu Walnego, bo pamiętacie, prezydium było trzyosobowe, czyli pan Cezary Mariusz Tołusty, pierwszy, dostępca pani Elżbieta Stanisława Uchyńska była drugi i pan Daniel Konrad był trzeci. Ponieważ pan Daniel Konrad, według naszego zwyczaju, trzeci raz nie przyszedł, to z automatu sam się złożył, my go w tym momencie, nie uwzględniając, składamy go z urzędu. W tym momencie skład prezydium będzie dościślamy, to, że będzie pan Cezary Mariusz Tołusty jako pierwszy podmarszałek Wielki Koronny, prawda, żeby było jasne, i Elżbieta Stanisława, drugi podmarszałek Wielki Koronny. Czyli to będą zastępcy na wypadek mojej śmierci, czy nie wiem, aresztowania, czy czegokolwiek, z automatu stają się, żebyśmy nie byli w sytuacji bez królewej, prawda. Być może będzie jakaś jutro propozycja od Państwa, możemy powołać trzecią za Daniela, albo i czwartą osobę, dla bezpieczeństwa możemy oczywiście zrobić więcej marszałków, to nas nic nie limituje. Żeby tradycją było, że byli podmarszałkowie, powiem tyle. To jest sprawdzona informacja, że w naszej tradycji byli podmarszałkowie koronni. Tak?
Swoją drogą marszałek koronny troszeczkę jest wyzwolony, bo on tak szczerze mówiąc sytuuje się, marszałek koronny, to też muszę Państwu, żeby potem nie było wątpliwości, że może Leszczyński czegoś nie dopatrzył. Marszałek, o ile marszałek Sejmu Handlowego Konfederacji był mniej więcej w tej pozycji, stał na czele, właściwie to stał tutaj, bo tutaj stał na czele izby, czyli po środku, o tyle w tej chwili ten marszałek staje troszeczkę poza obrębem, powiedzmy, on jest takim troszeczkę teraz takim rozprawą, czyli marszałek Wielki Koronny jest już troszeczkę jakby partnerem dla króla, a troszkę wpływa tutaj, żeby było tak jasne, że to jest troszeczkę wyższa pozycja, nie ma co ukrywać. To jest taka pozycja już prawie, że można tego marszałka w każdym razie w pewnym momencie wyzwolić, powiedzieć mu to iść tutaj w sferę wyższą, natomiast on z urzędu jest i tak senatorem, czyli z koła poselskie, z koła sejmowalnego i tak nam nie wypadnie ten marszałek. Ale można w przyszłości marszałka koronnego zostawić osobno, a tu powołać odrębnego marszałka, ja to troszkę komplikuję, ale taka jest sytuacja, prawda? Natomiast on zawsze będzie i tak senatorem, czyli będzie w kole poselskim i to jest bardzo ważne. Jest jeszcze ważne, że ja działam w systemie, że jestem jednocześnie marszałkiem Konfederacji, prawda? Że mam te dwie, czyli w razie czego zawieszamy jakby działalność uchwałodawczą, przechodzimy do działalności zbrojnej, czyli jestem jakby dowódcą tutaj sił zbrojnych, bo w jakimś sensie takim, prawda? Tak jak było na przykład z Kazimierzem Pułaskim. On mniej debatował, mniej był, zajmował się Sejmem, on się od razu zajmował tutaj, prawda? Był marszałkiem Konfederacji. Ja jestem bardziej tutaj, tu mnie nie widać, tak? Nie mamy na razie potrzeby ani możliwości, żeby wejść w tą fazę, żeby to zrozumieć. Idźmy dalej. Więc to głosowanie będzie też związane z tym awansem. Ja się tylko zapytam, czy pan Cezary ma już to się godzi na to, na ten status? Dziękuję za to wyróżnienie. Pani Elżbieta? Żeby nie było, że głosujemy, a osoby się nie zgodziły, tak? Zastrzeżenie? Jedno zastrzeżenie, czy argument wieku jest odpowiedni. Niech pani żartuje. Puśćmy to, mimo pani jest Joanną Dark, niech pani zrozumie to, że pani tutaj w prezydium pełni bardzo ważną rolę, a sami państwo zauważyli, jak pani Elżbieta Łupińska jako osoba zdeterminowana medialnie potrafi nas cały czas bronić, tak? Widzicie to państwo, tak? Byli już wrogowie, przegonieni zostali, dzisiaj nie ma ich, prawda? Nie chcę na ten temat mówić, bo też chyba wszyscy wiedzą, jaką rolę pełni każdy. Tak samo pan Cezary, tak samo pani Elżbieta, co nie ujmuje też panu Danielowi Konradowi, ale on z powodu tej absencji, braku zaangażowania tutaj, broń Boże, z jakichś innych powodów, jest, że tak powiem, złożony z urzędu. Czyli jest w takim uśpieniu, powiedzmy. I teraz... Żebyśmy też mieli od razu w tej uchwale, żebyście się jakby zgodzili, bo teoretycznie moglibyśmy tak głosować, że państwo głosujecie przyjmując tą proklamację, takie mogą być konstytucje, ale ja wolę to wszystko doprecyzować, bo się nagrywa i tak jednak będzie wyglądała w sensie, że to Sejm walny jakby na podstawie tej proklamacji, która była w porządku obrad, uchwala tą konstytucję, więc to ona będzie takiej mniej więcej treści, i ją tak troszkę cytuję zdanie po zdaniu, czyli tytulatura obecnych zastępców znowu będzie w tej konstytucji marszałka Sejmu Walnego ulega zmianie na pierwszy, drugi podmarszałek Wielki Korony Sejmu Walnego Konfederacji Generalnej Rzezińskiej Królestwa Polskiego i jednocześnie osoby te zostają z urzędu mocą prawa zwyczajowego senatorami. Czyli ja, pani Elżbieta i pan wypełniamy ten obszar, który mieliśmy do tej pory pusty, czyli my już nie będziemy po tym głosowaniu, już nie będzie głosowania pana Cezarego, pani Elżbiety w tej formule, tylko będzie głosowanie w formule senackiej, czyli jeszcze możemy zabierać głos. Wytłumaczę wam potem głosowanie. Odpada nam możliwość głosowania ziemskiego. Przechodzimy z tej izby do tej izby. Także ja też tam kilka razy głosowałem, bo nie byłem senatorem, teraz już to tracimy to prawo, tak? Natomiast mamy prawo tzw. wotów senatorskich, czyli w każdej chwili miejsce nasze jest tutaj, w tym momencie, tu będą zawsze już trzy krzesła od jutra i senatorowie zasiadają tutaj. I nie mówią w trakcie, tylko na końcu. Przed głosowaniem, ostatnie wota mówią senatorowie. Także to są te przywileje. A ja jako marszałek, no prawdopodobnie się będę wstrzymywał, no bo trudno, żebym przy trzech osobach, a może nie. W każdym razie będę próbował konkludować, czy senatorowie są za, czy przeciw ustawą. Jeżeli są przeciw, to mówiłem, że trzeba większą ilością głosów przeforsować tę ustawę.
I jeszcze jedno, żebyśmy też żebyśmy byli zgodni bo jutro się dzisiejszej właśnie nie zajmiemy, że organami Konfederacji Generalnej Rydzyńskiej Królestwa Polskiego jest, i teraz zdefiniujmy to, czy wolicie Państwo Rada Królestwa Polskiego, czy Rada Stanu Królestwa Polskiego. Tu musimy się teraz określić. Jest prawda taka, że mi się nie podoba za bardzo Rada Stanu, ponieważ ona była w czasie zaborów powołana Rada Stanu. I wolałbym bez tego Rady Stanu, ale z kolei ona ma rację bytu, bo stan to jest, chodzi o pilnowanie, żebyśmy zrozumieli, czym się zajmuje. Ona ma pilnować racji stanu narodu polskiego. Racji stanu. Prawda? Racja stanu. Jest też takie pojęcie jak racja stanu narodu. Czyli dbać o naród. I wtedy Rada Stanu Królestwa Polskiego ma sens, bo ona mówi Rada Stanu. Rozumiane, proszę, tak jak ja to powiedziałem, że mają dbać te kompetencje tej Rady Stanu, ma być o dbanie racji stanu narodu polskiego. To jest troszeczkę, przypomina to troszeczkę, byśmy powiedzieli, no niestety, może Trybunał Konstytucyjny, tak, ale nie w formule, że oni mają coś do powiedzenia w sensie głosu, tylko w sensie doradczym, tak. Oni po prostu doradzają królowi, czy ma podpisać na przykład tą konstytucję, czy nie. Czyli to jest ostatnie ogniwo, które jeszcze przestrzeże króla, nie podpisuj tego, albo podpisuj to, tak, bo oni mają dbać o rację stanu. I to są najzasniejsi, to jest Rada Starsza. Tu mamy wybierać już takich najmądrzejszych, żeby to było po prostu, no trudno zostawić króla bez radcy, bo nie możemy sobie pozwolić, że król weźmie sobie, bo on z automatu sobie weźmie inny doradcę. Ktoś by powiedział, to anulujmy to, bo to jest niebezpieczne. No tak, ale król będzie miał wtedy doradcę, tak? My mu powinniśmy narzucić ich nasi przodkowie i tu rotacyjnie, jeżeli będzie na przykład, powiemy 6 rotacyjnie, ma mieszkać z królem i pilnować go, tak? Rotacyjnie, na przykład co 3 miesiące się wymieniać, tak było kiedyś. On nie ma prawa konsultować się z nikim, tylko z tymi, którzy są wytypowani przez Sejm. A my tylko mamy możliwość ich powołać i ewentualnie odwołać, tak? Tych ludzi, jak ich będziemy powoływać i odwoływać, no to już jest nasze zadanie, prawda? W Konstytucji, którą określimy o Radzie Stanu. Dzisiaj mówimy teraz tylko o nazwie, więc możemy też alternatywnie to przegłosować, że odpowiednia Konstytucja, może tak zaproponuję, odpowiednia Konstytucja zdefiniuje dokładną nazwę Rady Królewskiej. Może być tak? Możemy tak tutaj dołożyć to? Zastanowimy się nad tym. Państwo przemyślicie, że nie będziemy ci przesądzać, ale ten organ bym powołał, żeby nie było tutaj tej luki, prawda? Tylko ostateczną nazwę, na pewno będzie Konstytucja w tej sprawie. Czyli robocza będzie nazywała Rada Królestwa Polskiego, ewentualnie Rada Stanu Królestwa Polskiego lub inaczej, bo kiedyś się nazywała jeszcze Straż Praw. Tu napisałem Straż Praw, pamiętacie? Więc tu możemy jeszcze inną wymyśleć. W Ameryce na przykład USA jest sekretarz stanu, prawda? Pamiętacie? On ma pilnować właśnie tych racji stanu, prawda? Myśmy mieli dwie nazwy. Rada Królewska i Rada Stanu. No więc tu mamy problem, bo były używane i takie nazwy. Zostawiamy za tą furtkę, tak będzie napisane, że odnośna konstytucja uściśli, a może nawet możemy zamiennie to używać, przecież nic nie stoi na przeszkodzie. Być może. I wtedy z urzędu, jeżeli powołamy, teraz słuchajcie Państwo, tak dzisiaj zdefiniujemy, marszałka wielkiego koronnego, marszałka koronnego, marszałka nadwornego koronnego, kanclerza wielkiego koronnego, kanclerza koronnego, czyli z tej definicji ja w jakimś sensie już był przeniesiony też w jakimś sensie, oczywiście to jest troszeczkę niezgodne może z zasadami kompatybiliów, ale jako doradca króla, czyli jestem w fazie, że jestem marszałkiem i jednocześnie mam relację, co jest oczywiste, z królem w sensie doradztwa, tak? Czyli odpowiadam też za to, co król podpisze lub nie podpisze, tak? Czyli jeszcze raz powtórzę, i tak to wynikało z naszej tradycji, też nic nie wymyślam. Marszałek Wielki Koronny, marszałek Koronny, marszałek Nadworny Koronny, kanclerz Wielki Koronny, kanclerz Koronny, podkanclerz Wielki Koronny, podkanclerz Koronny, podskarbi Wielki Koronny, podskarbi Koronny. Jutro mamy powołać kanclerza i być może jeszcze jakąś osobę, prawda, z tego, żeby była w Radzie Stanu. No jest to troszkę skomplikowane, powiem Państwu szczerze, i możemy, jak teraz zastanowicie się, nie, zostawmy to, jak to jest. Ja myślę, że tutaj chyba nic nie grozi nam, bo kompetencje są tak czy owak tylko doradcze, tak? To nie są, że może stanowić jakiś akt, to jest teraz władza. Ono jest tylko formułą doradczą, czyli inaczej mówiąc, jak odwołamy kanclerza, to nie ma już go w tym organie, tak?
powołanie stawia go w tej pozycji, odwołanie go odwołuje. Jak będziemy powoływać kanclerzy, to przesądzimy później. Przy powołaniu staje się, musi mieć świadomość, że jest doradcą przyszłości króla. Król musi się z nim konsultować, z kanclerzem, bo tu nie może być antagonizmu, że ten ma inną politykę, a ten ma inną politykę. To byłoby głupie po prostu, byśmy stworzyli sobie taki dwubiegunowość, że premier, na przykład dziś na dzisiejsze warunki, że premier kłóci się z prezydentem, tak? Że premier swoje, a ten swoje. Natomiast generalnie król jest zdecydowanie wyżej, bo tego tu nie widać. To jest ten organ doradczy, który wypływa, jeszcze raz mówię, z Sejmu. My mianujemy i odwołujemy radę, prawda? Królewską. No to co, głosujemy w tej sprawie, czy jest... No to Państwo drodzy, kartki, że tak powiem, szable, a jeszcze Pani Elżbieta, bardzo znaczy, ja bym chciała tylko, żeby zdefiniować, czy Rzeczpospolita Polska to to samo, co Królestwo Polskie. Czy to jest nazywnictwo, czy to jest tylko... No to jest bardzo trudne pytanie, czy Pani na koniec zadaje, bo rzeczywiście, jeszcze raz, próbujemy Królestwo Polskie, ale w domniemaniu naszej matki Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, tak? O to chodzi, żebyśmy to bardzo dobrze Pani to poruszyła. Żeby nie było, że Królestwo Polskie zastępuje Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, czyli w ramach Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, jakie nasze ojczyzny, bo to jest nasza ojczyzna, ale to nie jest nasze państwo, a państwo w sensie, państwo musimy stworzyć jako dobro wspólne. Czyli jako nasze dziedzictwo, nasza ojczyzna, nasza ojcowizna, nasza ziemia, kultura, tradycja, prawda? Najjaśniejsze Rzeczypospolitej to jest to całe bogactwo. My powołujemy dla niej państwo, czyli wspólnotę, która nazywa się Królestwo Polskie. Może tak to zdefiniujemy. Czy zrozumiałe, czy jeszcze musieliśmy to dodefiniować i rzeczywiście nie możemy używać inaczej jak Najjaśniejsza Rzeczypospolita. Więc tutaj dodajemy to słowo w ramach Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Dobrze? Czyli można powiedzieć, że to jest synonim. To jest nie tyle synonim, ile to jest organ państwa, tak, dopełnienie organ państwa w ramach Najjaśniejszej Rzeczypospolitej jako naszej ojcowizny, naszej matki. Naszej ziemi, bo my tu jesteśmy tu i teraz. Zobaczcie, gdybyśmy nie mieli ziemi, no to możemy sobie tworzyć, prawda? A Najjaśniejsza Rzeczpospolita to jest rozumiane jako dobro wspólne, tutaj troszeczkę jest, czyli pewna wspólnota. Schoda po przodkach, tak by nasi przodkowie byli. A korona polska to jest typ ustroju państwa, prawda? Że to jest monarchia, tak? Czyli chodzi o typ ustroju, a nie o nazewnictwo. Tak, o typ ustroju zdecydowanie, że chcemy korony polskiej dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Chcemy budować system monarchistyczny, ale republikański, bo z kolei Najjaśniejsza Rzeczpospolita mówi, że to jest republika, czyli republika z królem. Czy to jest zrozumiałe, czy że? Bo to wszystko się zarejestrowało. To co, kto jest za zielona kartka? Kto jest przeciw? Czerwona. Kto się wstrzymał? Żółta. Ja będę po marszałkach. Czyli tak, ziemia Rybnicka 30 za, Warszawska jest za? Warszawska? No, jeżeli chodzi o zmianę, panie marszałku, mam dylemat. Jeżeli ja, bo ja nie mogę być dwulicowcem. Proszę bardzo, może pan się wstrzymać. Jeżeli ja głosuję i proszę o budowę nowej organizacji, od nowego państwa, to ja nie mogę wracać do starego państwa. To pytanie jest takie, czy pan się wstrzymuje, czy pan jest przeciw? Do starego państwa jestem przeciw. Jest pan przeciw, tak? Czy ziemia, jaki numer ziemi? Ziemi warszawskiej. Jaka ziemia warszawska, panie Andrzeju? 19 albo 20. Konkretnie. Zaraz będziemy wiedzieć. 41 za. Dobrze pani pisze, czyli głos i... Za chwilę dojdę do pana, panie... Jeżeli centrum a macie państwo te karteczki? 19. Nie, pan tak, Grot, 19. To ja jeszcze 19. Poczekam, aż to konkretnie. Nie, 19, jest dobrze, 19. Tutaj jest ziemia 41, jest za. Ziemia Częstochowska jest za. Teścia 8. Ziemia Koszalińsko-Słowiańska jest za. Ja bym chciał, żeby marszałek wziął tą kartkę, panie Cezary, do ręki. O tak, okej. Okay. Jeszcze marszałek. Tak. Za. Panie za. Pan dzisiaj też był marszałkiem. Pan Sławek? A ja. Trójka jest za. Pani Elżbieta jest za. Pisze pani? Jeszcze idziemy do pana. Jeszcze idziemy tutaj do pana. Pan jest. Jest. 30. Jest wstrzymujący. Wstrzymujący. Jeszcze. Podliczymy te głosy. Czy ziemia Marzurska? 35 jest za, tak? 35 jest za. Mamy wszystko zliczone, że ktoś tak. Nie pominęliśmy. To pani teraz poda wyniki.
Bardzo proszę. Jak głosowały ziemie? Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej. A ja głoszę jako marszałek. 9 głosów było za, czyli 9 ziem 9 głosowało za. Jedna ziemia była przeciw, to była ziemia numer 19, ziemia warszawska. I jedna ziemia wstrzymała się, to jest ziemia numer 31, to jest ziemia Katowice-Mysłowice. Tak, ale to będzie i tak brał drugi. Ja zostawię może te... Ja bym pani mogła, to bym bardzo prosił, jak to nagrało się, ale wolałbym z jakąś pani parawką, to by było super, a za chwileczkę. Proszę państwa, ja powagę urzędu jeszcze marszałka Sejmu Walnego Konfederacji Generalnej Niepołomickiej stwierdzam, że zdecydowaną większością głosów przegłosowaliśmy, że zamieniliśmy się w Konfederację Generalną Królestwa Polskiego, Rydzyńską Królestwa Polskiego anno 2016 i od tego czasu mamy tą tytułaturę, czyli poddaliśmy się pod płaszcz Korony Polskiej, ale jeszcze nie powołanej. Więc druga konstytucja, to była pierwsza nasza konstytucja. Z tym samym tutaj objaśnieniem napiszę tą konstytucję, to będzie wszystko wyjaśnione, prawda? I tak na koniec roku będzie jeszcze raz ta konstytucja in bloc głosowana, więc generalnie wiemy, że weszliśmy w świat monarchii, ale jeszcze nie pełnej korony, bo drugie głosowanie w tej chwili jest, czy powołujemy właśnie już Królestwo Polskie, czy powołujemy państwo do życia teraz, bo już mamy tą moc sprawczą. Skoro mamy już konfederację i stałem się marszałkiem po prostu Sejmu Walnego, marszałkiem wielkim koronnym, no to teraz dziękuję bardzo. Fajnie, że tak żeśmy, ja powinienem, właśnie to żona mówiła, że powinienem tak robić te... No ja potem liczę na kamerę, ale chyba... Bo to jest tak, jakoby. Ale jednak dla bezpieczeństwa, więc głosujemy. To jest to historyczne dopiero głosowanie. Teraz mamy jakby dopiero moc sprawczą, że możemy podjąć tą drugą konstytucję. Czy głosujemy za tym, żeby powołać do życia Królestwo Polskie, tak? W ramach Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, żeby nie wątpliwie. Nie określamy jednocześnie w tym momencie ani ziemi, ani, to pani mówiła, kto wchodzi. Na razie powołujemy jako Sejm Walny Królestwo Polskie, co z definicji oznacza, że ma dotyczyć Polaków, Laków, Lechów, Sarmatów, Wenetów. Tak, żeby tutaj było jasne, że ono obejmuje i ziemię Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, i ziemię Sarmatów, Laków, Wenetów historycznych i tak dalej. Domniemywa się to, prawda, że o to chodzi. Kto jest za, to proszę podnieść zieloną kartkę, kto jest przeciw, czerwoną, a kto się wstrzymał. Jeszcze możecie raz podnieść, od początku jeszcze raz przejadę. 31 jest, bo nawet nie wiem, czy 31. 30. Jeszcze raz, to było przeciw, a 30, przepraszam jeszcze pani, 30. Jeszcze raz, reasumpcja, że tak powiem, bo nie jestem pewny, czy mi się, a to jest tak ważne, że muszę, może nawet nie reasumpcja, tylko, no reasumpcja niech będzie, że po prostu jestem, muszę być pewny, że żeśmy dobrze policzyli i nie pomyliliśmy się. 27 i jeszcze tutaj raz. 30, ale pozbliżę tutaj. 35. Zbyt ważne. No świetny skrutator, prawda? Zgodzicie się ze mną, że... W ogóle ziemia się Rybnicka robi właśnie skrutatorem. To bardzo mnie cieszy. Ogłaszam wyniki. 9 ziem głosowało za Królestwem Polskim. Przeciw była jedna ziemia, ziemia numer 19. Warszawa Grodzka, tak. Warszawa Grodzka, a wstrzymała się ziemia numer 1 Katowicko-Mysłowicka. Drodzy państwo, ja powagą już tym razem marszałka, jako marszałek wielki Sejmu Walnego, bo się przyzwyczaiłem do tej natury Sejmu Walnego. Sejmu Walnego Konfederacji Generalnej Rydzyńskiej anno 2016 stwierdzam, że zdecydowaną większością głosów ogłosiliśmy, że tak powiedzieć, przyjęliśmy konstytucję o powołaniu, proklamacji Królestwa Polskiego. Nie będę teraz odliczał po ilu latach, bo się mogę pomylić, ale no, licząc, że oficjalnie abdykacja była 25 listopada 1797 roku, czyli po 219 latach, prawda,
bez korony powołaliśmy Królestwo Polskie, nawiązujące do ducha dorobku, do ducha dorobku Sejmu Czteroletniego, o czym będzie mowa albo jeszcze dzisiaj, albo jeszcze jutro. Więc poszczególne konstytucje w ramach już Królestwa Polskiego będą definiowały dokładnie, jakie wartości i te inne rzeczy, które dotyczą już wypełnienia treścią tej powołanej dzisiaj monarchii republikańskiej, bo tak bym nie odważył się nazwać, prawda? Albo Republiki Monarchistycznej, czyli Królestwa Polskiego Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Dziękuję Państwu za to głosowanie. Możemy sobie pogratulować. Prosiłbym, żeby Pani Elżbieta, tutaj siadła z Panem Cezarem jako senatorowy, bo mamy już trzech senatorów, czyli Pan Cezary Tłusty, i Pani Elżbieta. Tak, tak, już te Wasze miejsca nie są w ławach poselskich, Pani zostaje marszałkiem, tak. Także tutaj niestety będzie trochę wakat dzisiaj Ziemi Bielskiej, no ale trudno. Dziękuję bardzo. Panie siostry, panowie, bracia. Chciałem też zwrócić uwagę, że w tym momencie budujemy jedną piramidę. Do tej pory mieliśmy Marię Królową Polski, Jezusa Chrystusa Króla Polski. I to była jedna piramida i my w tym momencie dzisiaj się dopisujemy do tej samej piramidy. Czyli to, co powiedział Jezus Chrystus, jest jeden mistrz, jeden Pan, a więc jest jedna piramida. Tak? W tym momencie my wchodzimy w ramach tej piramidy. Dzisiejszy system w Polsce to jest wiele piramid. Prezydent to jest jedna piramida, rząd jest następna piramida, firmy i tak dalej. Wszystko to są różne piramidy. Czyli mamy do czynienia z punktu widzenia energii, mamy z rozproszoną energią. Natomiast w tym systemie, w którym dzisiaj jesteśmy, w którym żeśmy zdecydowali, budujemy jedną piramidę. Oczywiście to jest olbrzymia energia. Olbrzymia. I to jest zgodnie z nauką, prawda? W związku z tym powinniśmy z tego tytułu mieć gigantyczne wsparcie. Bo myślimy jednakowo, jesteśmy wkomponowani w ten cały system i go wspieramy. I w związku z tym odwrotnie musi być wsparcie tego systemu. Bo różne ideologie, różny sposób to wszystko budują, ale budują na zasadzie niestety wielu piramid, tak? Rozwiązania problemu w różny sposób, ale rozproszony. Tak? Zakładają, że system rozproszony jest dużo lepszy od systemu jednego. Prawda? Moim zdaniem nie. Tylko jednomyślność, czyli jedne działanie w ramach jednej struktury może to budować. Oczywiście ta struktura może być maksymalnie rozbudowana, natomiast jeśli ona będzie rozproszona na wiele piramid, to jeśli popatrzymy na to, tak, to w tym momencie jest 1000 piramid, a więc energia spływa na każdą, jest jedna energia, a spływa na każdą piramidę. Jeśli my się wpisujemy w jedną piramidę, tak jak w tej chwili, no to ona spływa na całość. To jest zupełnie inna sytuacja. Korzystna dla nas, bo w tym momencie korzystamy, ja to nazwę po imieniu, z wszelkich łas. No nie tylko, tak? Przyrody, natury i tak dalej, ale my z tego korzystamy, rozumiemy to, przyjmujemy to, a więc mamy prawo z tego korzystać. Inne systemy niestety powodują mocne rozproszenie, tak? Oczywiście to specjalnie, żeby nie doszło do takiego no, gigantycznego spięcia energetycznego, bo on musi wygrać. No. Nie ma innego wyjścia. Musi wygrać, bo to jest zasada, tak? To są prawa fizyki. My tutaj na nasz ludzki los tej Ziemi nakładamy prawa fizyki. Czyli jeśli pracujemy w jednym systemie, a w tym momencie wpisujemy się w ten system, to korzystamy z tego wszystkiego. I to jest olbrzymi nasz sukces, bo do tej pory niestety te 219 lat myśmy byli rozproszeni. Oczywiście teraz nadal jesteśmy, bo jest Kościół taki, firmy, my nie mamy na to wpływu, tak? Być może tutaj zresztą Pan zaproponował, żeby była renta z tytułu działalności firm, prawda? To już w tym momencie te firmy zaczną się wpisywać w naszą piramidę. Skoro my wszyscy będziemy mieli korzyści z działania małych piramid przedsiębiorczych, tak?
to w tym momencie to się zacznie wpisywać, zbliżać się do tej jednej piramidy. I właśnie o to chodzi, żeby w ten sposób było. I jeśli to określamy na tą boskość, tak, no to jakby wszyscy powinni to zrozumieć i jest szansa, że oni się do nas przyłączą, bo to nie jest skomplikowane. Jest łatwość w zrozumieniu tej całej zasady w pionie, prawda? Dzisiaj mówi się, że czy zdecydowaliśmy, że zakaz działalności masonerii. To są inne piramidy i to bez względu na to, czy oni sobie zdają sprawę z tego, czy nie, to w automatyczny sposób stają się naszymi przeciwnikami, czy oni się zrobili tymi przeciwnikami naszymi. Bo oni to robią skrycie, z góry mówią, że 6 czy 7 no to są zwykli chłopcy, natomiast 33 to już nie wiadomo, co to jest, prawda? Jest to tak zakamuflowane i tak to jest objęte taką tajemnicą, że po prostu my na ten temat nie wiemy. Czyli możemy zakładać, że to może być system całkowicie obcy i który działa niekorzystnie dla nas. Tak? I chcąc, nie chcąc, tak, realizując ten schemat w jednej piramidzie, to co wcześniej powiedziałem, stajemy się wrogami dla wszystkich. Z automatu. Bo my jesteśmy jednomyślni, nałożyliśmy parasol i jakby otrzymujemy tą energię. Każdy z was będzie mógł to ocenić w różny sposób swojego życia, prawda, i tak dalej. Ja myślę, że na każdego z nas tutaj i w przyszłości na wszystkich, którzy to będą wspierać, ta łaska spłynie i to w sposób zasadniczy, tak? Poczuję ją. Czy w formie życia osobistego, prywatnego, finansowego, czy postaci działalności gospodarczej i tak dalej. To wszystko jest szansa, że to będzie wspierało każde nasze działanie. No bo tak działa właśnie energia, czy zgoda na wspólność, bo myśmy się zgodzili na rzecz wspólną, tak? Będąc, tak jak każdy z nas tu jest, jesteśmy różni, no i tak zostaliśmy stworzeni. To DNA mówi, że jesteśmy różni, tak? I w związku z tym, że w każdej komórce jesteśmy różni, to jako całość też jesteśmy różni. I do końca zostanie, tak? To jest niezmienne, bo nie ma takiej chyba energii, która by przeprasowała naszą każdą komórkę i stworzyła jeden system i w każdym to samo, prawda? Na szczęście tego nie ma i chyba tego nie dożyjemy. W związku z tym, że jesteśmy różni, to dzisiaj zdecydowaliśmy, że jakaś część z nas jest wspólna. I zawsze jak słuchacie telewizji i mówią, że partie się połączyły i korzystają z tej renty połączenia się, prawda? To tak to w życiu jest. My w tej chwili będziemy korzystać z tej renty, tylko rozumiane inaczej. Oddaliśmy część nawzajem sobie, prawda? Czyli stworzyliśmy rzecz wspólną, czyli w tym momencie Królestwo Polskie. Czy tutaj Pan powiedział, że buduje coś nowe, a my wracamy do starego. Nie, my nie wracamy do starego. My budujemy nowe, bo stare 219 lat nie funkcjonowało. Nie funkcjonowało, to zostało wszystko przeinaczone zupełnie w inny sposób. To nie było nasze państwo, a to, które miało zafunkcjonować, to zostało zlikwidowane. W związku z tym my budujemy, cofnęliśmy się, ale budujemy nowy byt, którego dzisiaj na tej ziemi nie ma. Bo większość to są republiki, państwa autokratyczne, czy rządzone w sposób despotyczny, prawda, i tak dalej, czy utajony, demokratyczny, czy demonokratyczny, prawda, bo to nie jest system, który można nazwać, że on jest przyjacielski dla ludzi, tak? Ludzie tylko są po to, żeby ich wykorzystać. I takie systemy funkcjonują. Myśmy powiedzieli, że my chcemy mieć system, tak jak tutaj zresztą Pan pięknie wyraził się w tych podpunktach, to praktycznie to jest to, tak? Czy my chcemy budować państwo dla ludzi? Dla ludzi. A ten system ma tylko nam pomóc i oceniamy, że ten system właśnie w tej formie, tej jednej piramidy, będzie najbardziej skutecznym systemem do realizacji tego wszystkiego. Czyli tego, żeby zaczęli ludzie to akceptować, żeby zaczęli to rozumieć, a nie tylko
przytakiwać głową, tak jak w tej chwili się dzieje, lub bać się przystąpić do nas, bo oczywiście my jesteśmy groźni, tak? Bo my jesteśmy barankami, ale jesteśmy też lwami. Lwami. No, jesteśmy lwami, tak? I to jest bardzo niebezpieczne i myślę, że to każdy z nas widzi, że tak rzeczywiście jest. My uśmiechamy się, jesteśmy mili, nie obrażamy, nie poniżamy, a jednocześnie stanowimy gigantyczną siłę, gigantyczną energię, bo my jesteśmy rozumni, tak? My nie jesteśmy idiotyczni, głupi, czy zaczeciwieni, czy jacyś no, nienormalni, prawda? My przede wszystkim korzystamy z weny i podejścia rozumu, prawda? Wykorzystujemy własny rozum i rozum nas wszystkich, tak? Bo najprawdopodobniej tak jest, że dzisiaj będziemy wspólnie myśleć i jeszcze bardziej to wszystko podnosić wyżej, tak? Bo tak to jest, ta energia zacznie w nas się kumulować, wykorzystywać energię dzisiejszą i przeszłą, tak? W ten sposób dojdziemy do tego wszystkiego, co nasi przodkowie stworzyli. I to zostało zagrzebane, zniszczone, spalone, zgwałcone i śladu po tym nie ma. A w nas się to wszystko na nowo budzi. Łatwiej będziemy mogli tworzyć przyszłość, ponieważ ta przyszłość, bo myśmy się na nią otworzyli w tym momencie. Bo do tej pory tak nie było. Każdy jak podchodził do rozwiązania jakiegoś programu politycznego, to wymyśla coś nowego, tak szuka dziury w całym, prawda? A myśmy powiedzieli, nie, nas to nie interesuje. Wszystko zostało wymyślone. My możemy tylko zwrócić na pewne niuanse, na inny układ, tak? Ale to wszystko, po co budować coś, jak coś było, tak? A nowa w tej chwili, tak? Nagle jest nowa partia, która z niczego nie tego i ona buduje nową przyszłość i nowe podejście do wszystkiego. No to jest bzdura. Tak? No ile razy można nam na to samo zwracać? To nic nie jest nowego, powielanie, tylko ludzie się zmieniają, tak? A to nie chodzi, żeby ludzie się zmieniali, tylko żeby idea była wartościowa. Bo wtedy ci ludzie sami się przyjdą i zaczną to wypełniać. To nie ludzie mają budować to, tylko idea ma ich ściągać, prawda? A w tym systemie, który dzisiaj jest, to jest odwrotna sytuacja. Ludzie się zbierają, wymyślają coś i później pieniędzmi to załatwiają, czy propagandą, prawda? My zwróciliśmy się do idei, chcemy ją wprowadzić, czy skorzystać z siły tej idei. I w tym momencie jakby uderzamy i mówimy do ludzi, zobacz, tak wierzyli i funkcjonowali twoi przeszli, zastanów się nad tym. Do czego odrzucasz to, co stworzyli nasi przodkowie, a jak to się mówi, jak Gray powiedział, Polacy własny język też mają, prawda? A dzisiaj wygrywają ci, co mówią, nie, polski język jest do dupy, jak to się mówi. Każdy inny na Zachodzie, to oni wszystko wiedzą. To trzeba wprowadzać tylko to, co tam jest, bo Polacy nic nie potrafią, prawda? A to niestety tak nie jest. Odwrotność jest. Myśmy właśnie stworzyli coś wyjątkowego na tym świecie. I odbiera nam się, bez przerwy nam się odbiera możliwość realizacji tego tu i ewentualnie gdzie indziej, tak? Wszystko, co polskie, to jest złe. A tak nie może być, bo w tym momencie tracimy sens i jakby radość tego, że my tutaj żyjemy. No bo jak jest satysfakcja, jak jest korzystne podejście do wszystkiego, no to wszystko się rozwija, tak? Radość w sercu, w umyśle, uśmiech, życzliwość, no to zaczynamy coś budować. Natomiast jak my jesteśmy bez przerwy wtrącani, wbijani, pokazywani, że do niczego się nie nadajemy, wszystko trzeba zaorać, wszystko trzeba zniszczyć, zniszczono 5 milionów miejsc pracy, prawda, zakłady, etc., etc., no to na nas wpływa bardzo negatywnie, no bo ludzie pracowali, 2-3 pokolenia pracowały za darmo, otrzymywali 5-10 dolarów i nagle się okazuje, że jednym pociągnięciem to wszystko jest zlikwidowane. To nasza satysfakcja tych potomków jest tragiczna. Nie, po co tu siedzieć, po co tu być, jak za 50 lat znowu ktoś przyjdzie, wyskoczy następny Wałęsa czy Filip z Konowi i powie, że to wszystko jest do dupy, tak? 50 lat znowu żeśmy źle budowali, znowu nie tą rzeką żeśmy popłynęli.
A to nie o to chodzi, tak? Żeby ciągle zmieniać i ciągle inaczej, żeby następne pokolenia nie korzystały z dobrodziejstwa naszych przodków, tylko żeby budowały na nowo coś, tak? Nie mając zielonego pojęcia, bo do końca nigdy nam nic nie wytłumaczono, a w każdym razie nie liczy się nas naszym głosem. Jaki my mamy dzisiaj głos, że właśnie to co podpisali poprzedni prezydenci z Unią Europejską, tak? Przecież takie decyzje to moim zdaniem nie powinny być realizowane na zasadzie tego, że ten, który został wybrany, podpisuje, tylko to powinno być w formie ogólnej, bo to jest nasza przyszłość. Jeśli 50% wybiera z nas to tych, którzy dzisiaj są, no to znaczy, że należy cały czas się pytać to społeczeństwo, w którą stronę mamy iść, a nas się nie pyta, tak? Raz, koniec, dziękuję bardzo, a później są decyzje takie lub inne, zero wpływu, tak? W poprzedniej kadencji 6 milionów podpisów nad petycjami czy nad tymi i wszystko szlak trafił. Nikt na to nie zwracał uwagi. No to jak my mamy w tym układzie, w tym państwie funkcjonować? Tutaj maksymalnie wpisujemy się właśnie w ten cały układ jednej piramidy i to jest olbrzymi nasz sukces. Dziękuję. Tak. Drodzy Państwo, pierwsze, już kończymy, poczekajcie, bo 21.30 jest restauracja, powiem tak, uściślając. To było pierwsze wotum senatorskie, historyczny moment. To jest po pierwsze. Po drugie, jest techniczna sprawa. Marszałkowi, tak jak pani Łochyńska, która dzisiaj sama z ziemi bielskiej, no już nie może głosować jako ziemia bielska, natomiast ona zostaje marszałkiem, żeby było jasne, chyba że sama zrezygnuje, tak, żeby to było jasne, jak wróci. To samo pan Cezary. Nie może, ale tu jest w ogóle lepsza sytuacja, bo pani staje się tu marszałkiem na tej sesji, ale jak już wracacie, to marszałkiem zostaje już na ziemi z powrotem pan Cezary, chyba że się zrzeknie, żebyśmy rozumieli. My później określimy zasadę inkompatybiliów, czyli łączenia lub zakazu łączenia stanowisk, ale póki co dla sprawności działania to jest logiczne, prawda? I to chyba nikt nie ma nic przeciwko. Natomiast już w ramach jutrzejszej debaty, no już nie może się zgłaszać pan Cezary jako poseł, tylko raczej powinien czekać na koniec i jako wotum senatorów, na koniec pani Elżbieta, pan Cezary i ja. Już będzie ten porządek, że na końcu. Proszę Państwa, ja nawet się was za bardzo nie pytam, ale troszkę się zapytam, czy jest coś bardzo pilnego, co musimy, bo powinniśmy już skończyć, bo jest restauracja, więc ja w tej chwili zamykam pierwszy dzień, w tym momencie zamykam pierwszy dzień pierwszej sesji obrad. Zapraszam ewentualnie do restauracji, bo jest jeszcze pół godziny otwarta. No i co, zapraszam, jutro 11.30 zaczynamy. Także dziękuję bardzo za tak owocne obrady i do zobaczenia jutro. Dziękuję. Jak Państwo życzycie, to możemy sobie zrobić majątkowe zdjęcie dzisiaj. Może ja proponuję, zróbmy sobie zdjęcie. Halo. Tak, oczywiście.